Hej, Tajfonsu, witam Was w unboxingu pewnej paczki. Jest to paczka z Taiwangana. Co się z niej znajduje? Już pewnie powinniście się wiedzieć po opisie. Znajduje się tutaj P5 Galaxy PDW, czyli wersja z kolbą. Jak dotąd nikogo nie widziałem, żeby robił unboxing. Albo w ogóle recenzję P5 Galaxy z kolbą, bo wszyscy zamawiają bez kolby. Ale to jest w sumie to samo. Tak więc przejdźmy do otwierania. Wziąłem sobie zepsuty nóż sprężynowy, który się nie otwiera, a jest do tego chyba zadania idealny. Chyba coś nie tak poszło z moim planem. Orzesz mordę. Czy wy to widzicie? Kurde. To jest chyba najgorszy błąd w paczce, co można zrobić. Nie wiem, jak ktoś przyglądał się na filmie, przeciąłem właśnie paczkę z kulkami. Było ich 5000. No właśnie. Nie wysypywać się. Kurde. Chyba dobrze, nie? Dobra, ja sobie tu podreguluję statyw. Ajdź. Kostrość. Fajnie, że to jest kilkupoziomowy, okej. Sobie odłożę. Co my tutaj mamy? Pierwsze to jest... Co to jest? Ja naprawdę nie mam. O, co? Zabija jakiś robi, nie ogarniam, do czego to jest. Ja tu piszę, że to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Bo to był ochraniacz dla kulek, no, który nie przeżył. Mam nadzieję. Nie chcę, żebyś uszkodzić. Tutaj mamy baterię LiPo 1200 mAh, czyli taka malutka, przydatna do MP5. A teraz takie jakby główne danie naszego filmiku MP5 Galaxy. Emocje są. Dobra. Jak to się otwiera? No naprawdę, chyba nie będę tego otworzyć. A, bo to jest... O, to będzie taki boom. Jeszcze to postawię. O. Co my tu mamy? Przeczytaj. Procedura serwisowa. O, a! Mała rada dla początkujących. Otwieracie paczkę, okej, rozsypały wam się kulki, które przycięliście. Nie staniecie na nich. I co my tu mamy? Prędkość wylotowa kulki, wynik pierwszych 10 strzałów na kulkę 0,2 grama przy skręconym 0 HO. 315, 310, 312, 315, 318, 310, 312, 315, 320, 318. No. Jakiś Janusz tu przeglądał nerki. Nie no, na serio. Co tu mamy? Piękną, zapakowaną folijkę. Coś chyba coś z tym zrobię. Jak już to widzę. O, Jesus Marius. Tu mamy naszą MP5 z instrukcją, jak chować, wkładać baterię, jak cokolwiek w niej robić i w ogóle wszystko.
Tu mamy taki tarczę, w takiej pięknej wersji anime, takiej troszkę, żeby nie strzelać do ludzi. Taka manga trochę. O. Tu mamy taktyczny styropian. O, jeszcze jeden, widzisz jaki bonus, fajnie. Aż sobie się przysiądę, bo to po prostu jest takie coś pięknego. Co mamy? A tej rozjanie? Aha! Exclusive Charger. Czyli posiad... Dobra, nie komentuję to właśnie, chyba zobaczę. Nasza ekskluzywna ładowarka. Taka. Nie wiem ile ona ma i tak dalej. O! Tu mamy coś fajnego, czyli speedloader. Czy to światło dziwnie pada? Może zrobię takiego flashbanga. Aha, chwileczkę. Mamy lekkie światło. Teraz patrzę, mamy speedloader. Przy nim jest takie coś. Nakładka. Dajże do magazynków Hajka, czy coś takiego, że można chyba dajże szybciej ładować. Tak. O, już to czuć. Że przy nim. Nimch 1100 mAh, bateria stokowa. Oczywiście niby polecane lipo do tego. No, nie wiem, to jest. Nie tam. Tam mówił, że lipo jest większy od tego, a to nie jest aż taki większy. Dobra. No dalej. Pas nośny. On jest na szyję. Jakby ktoś nie wiedział. Zrobię sobie cięcie, żeby sobie zapisać ten wypadek. Ok, już jestem tym razem z takim lekkim flashem, żeby coś widać było. Teraz tak. O tym nie wiedziałem. Patrzcie. Metalowy magazynek, no to już wiedziałem. Metalowy. Hajka po pojemności około 200 kulek. Tak, z tym podkręcadłem. I uwaga. Jeszcze jeden magazynek. Krótszy. A o tym to ja nie wiedziałem akurat, wiecie? A, bo to jest ten. Ten magazynek z low cap. To fajnie, 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 pięknie, pięknie. Wszystko i teraz. Teraz taki ten. O, jeszcze w siateczce mamy mały kluczyk. No nie, to papa tylko do odkręcania jakichś różnych rzeczy. Sobie przybliżymy. Okej, okay, co? I tu mamy naszą replikę. Nie wiem, jak to mostość łapie. O, żumalne. Sobie. O. I tu mamy jeszcze no, tego, wyciora. Wyciora, wyciora. Sobie odłożymy pudełko. O! Szczerze mówiąc, nawet nie oczekiwałem, że to będzie aż tak ciężkie. Czuć, że się ma w dłoniach, pomimo tego, że większość części jest ABS-u. Tu mamy ochronnik. Taki. Taki bajer ochronny. Zobaczmy, jak to wygląda z magazynkiem. No, ja nie powiem. Cudeńko po prostu malowane, nie? Z krótszym? Też cudeńko. Po prostu replika wymarzona, nie? Tu bodajże się ściągało tłumik ognia. No tak, na recenzjach amerykańskich i tak dalej możecie zauważyć, że to jest pomarańczowe, bo w ich prawie jest coś takiego, że każda replika, jak to pani barwa i tak dalej, musi mieć pomarańczową końcówkę. Żeby wiecie, nikt się nie pomylił z bronią.
Chyba nie wiem, jak się tu ściąga, bo to jest jakieś już. Wolę nie testować. No i teraz tak. Co mamy w tej replice? Może jakoś tak. Stawię teraz tak statyw. A to sobie zgaszę. O Jezu. Piękna replika. O, może ona kolana ustawię. Dobra, wróćmy do tego miejsca. Co my tu mamy w tej replice? A, najważniejsze, uwaga. Dajmy sobie nimcha do ładowania. No, bez tego nie przetestujemy jej później. Okej, nimch nam się ładuje bodajże. Tak ładuje się. Tak, przejdźmy do samej repliki. Wody jest wykonane całe z ABS-u, ale czuć tu metal powietrzem. I to jest po prostu piękny selektor, ognia pojedynczy. O, selektor jest metalowy. Ho, ho. Ogień ciągły i zablokowany, czyli brak ognia. Spust metalowy. To jest bodajże klapa wyrzutu łusek. O, zboże podnoszenia. To się bodajże odmykało, gdy się chce dostać do baterii. Co się dostaniemy do baterii dużo później. Czekaj, sobie patrzę. Styropian jeszcze. Ma miejsce tutaj. I chyba tutaj, jak nie jestem pewny. Tutaj na pas nośny. Tak. Tak, tutaj mam napas nośny. Fajnie, świetnie. Oczywiście dwustronny selektor ognia z dużym plusem na lewo i praworęcznych. Już gorzej z pasem nośnym. Tutaj mamy takie coś, co można zamontować. Czy nerys, nie wiem szczerze, jak to się nazywa. Dosłownie nie wiem. Bo jak chwyt przedni. Nie, po prostu jego. Oh. Taka troszkę nieklasyczna muszka z czerwinka. Chyba nawet mogę powiedzieć, że jest regulowana w pewnym sensie. Tutaj mamy najpierw szeroki taki. Obrócimy. Mamy cienki, bardziej taki. Już nie dodzę kubę, tylko tak bardziej cerowniczek. Metalowy. Nie, lufa nie jest metalowa. Wszystko wewnątrz jest metalowe. Metalowy gearbox V3. Kolba składana. Kolbę składamy podnosząc do góry. Do góry i w prawo. Mamy złożoną kolbę. To jest wersja MP5 Galaxy PDW, czyli wersja ta dłuższa z kolbą. Jeśli chcecie recenzja oczywiście się i tak pojawi później, po miesiącu czy coś, bo to trzeba zawsze zobaczyć. Jeszcze kolbę sobie rozłożę. Powiem tak. Czuć nawet, że to jest porządne. Nawet jeśli by kamienie włożyli. Nie, kamienie nie włożyli. Odczepiając tłumik ognia i kolbę otrzymujemy wersję MP5 Galaxy Kurz, no jak to woli. No właśnie tak. A więc widzimy się za kilka godzin. Dla was to będzie może sekunda mniej. I widzimy się w testu. O, co to? Kolba jest od środka pusta, ciekawe. No i widzimy się. Nie, dobra, co mi się dało. To widzimy się za sekundę, dla mnie kilka godzin. Na razie i cześć.